Halo, witajcie o poranku. Niektórzy z Was już wiedzą sekret zdradziłam wiele miesięcy temu że nie kręcę tych filmów o 5 rano ponieważ byłoby zupełnie ciemno a mi jednak zależy na świetle dziennym dlatego kręcę na przykład teraz o 8.30 rano po to, żeby się po prostu to lepiej oglądało ale wiem, że Wielu z Was wstaje wcześniej, spędza czas z Bogiem i te filmiki również są jakąś częścią ich waszego ry rytuału bycia z Bogiem o poranku i to jest wspaniałe i bardzo Wam za to dziękuję, że włączacie mnie, że tak powiem, do części swojego dnia. Ja również wstaję rano, żeby spotykać się z Bogiem i nie widzę w ogóle możliwości innej, żeby inaczej zaczynać dzień, jak właśnie z Bogiem, kiedy jeszcze umysł jest czysty i kiedy możemy właśnie załadować swoje myśli tymi Bożymi sprawami. To nas orzeźwia, to nas, jak gdyby, przygotowuje na cały dzień, to sprawia, że jesteśmy silni w Bogu. Dlatego teraz, kochani, zapraszam na kolejny odcinek Przebudzenia Piąte Rano. W skręceniu serii tej vlogowej, którą ogląda, oglądacie w czwartek, ym, gdzie mówimy o tych takich nieznanych bohaterach Biblii, takich nieodkrytych, takich niedocenionych, to y, cały czas zdumiewam, jak Pan Bóg lubi posługiwać się ludźmi, którzy nie mają żadnych kwalifikacji. Którzy w naszych oczach y, no po prostu się nie kwalifikują. Oni po prostu nie są właściwymi osobami do wykonania pewnego zadania. I oczywiście, kiedy patrzymy tylko tak religijnie powiedzmy, na niektóre postacie, przez pryzmat um, szacunku, który jest okazywany przez kolejne wieki tym osobom, jak na przykład Mojżesz, Abraham, um, król Dawid. No to, no tak, no to były wielkie postacie, ale kiedy przypatrzymy się tym postaciom w Biblii, okazuje się, że wcale nie byli niezwykli, wcale nie mieli jakichś wyjątkowych y, możliwości, umiejętności czy kwalifikacji, y, wręcz mieli y, wady, Wady, słabości, które można by było powiedzieć, że, że Bóg powinien ich po prostu y, wymienić na, jakiś, na jakieś lepsze egzemplarze, żeby móc wypełnić swoją wolę. Ale jednak nie. Bóg ma upodobanie, by wybierać tych, którzy są niewykwalifikowani, którzy nie nadają się, ale mają pewną cechę, która jest wystarczająca, by Bóg musiał nimi posłużyć. Tą cechą jest wiara. Tym cechą, tą cechą jest posłuszeństwo, zaufanie Bogu. Yy, I to jest cudowne, bo jakby ta zasada działania Boga zrównuje nas wszystkich. Jest bardzo mocno demokratyczna, można powiedzieć, bo sprawiedliwa, yy, bo nie można powiedzieć, że Bóg używa kogoś, ponieważ ten ktoś ma pewne zdolności, i przecież ten, to sam Bóg mu dał te zdolności, a ja nie mam tych zdolności Prze przecież to nie jest moja wina, że ich nie mam. Tak więc, y, nic nie mogę poradzić na to, że Bóg mnie nie używa, tak? Że Bóg nie chce się mną posłużyć. Y, masz możliwość, każdy z nas ma możliwość, mieć wiarę w Boga. Tą wiarę y, pielęgnujemy, podlewamy, tak jak kwiatuszek, który nie może usnąć, dorzucamy do ognia. Między innymi teraz, y, oglądając chociażby ten film i modląc się wspólnie, my sprawiamy, czy. Wierzymy Bogu, czy mamy do niego zaufanie, czy też nie. To zależy jedynie od nas, od naszej chęci współpracy z nim. E, dzisiaj wybrałam taki fragment, który, e, który ilustruje w pewien sposób to, jak Bóg myśli i kogo Bóg wybiera. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział przeczytamy od 26 do 29 trzy wersety. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, że niewielu jest mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Ale Bóg wybrał to, co głupie u świata, aby zawstydzić mądrych, wybrał to, co słabe u świata, aby zawstydzić mocnych, i to, co nieszlachetne u świata i wzgardzone, wybrał Bóg, a nawet to, co nie jest, aby to, co jest, obrócić w niwecz, aby niech lubiło się przed nim żadne ciało. Wiemy, że jeżeli mamy się czymś chlubić, mamy się um, czymś szczycić, to jedynie Jezusem Chrystusem, jedynie tym, że zaufaliśmy Jemu i że On jest w naszym życiu i on jest jedyną naszą chlubą. E, Bóg nie znosi um, pychy takiej pochodzącej z ciała, takiej ufności pokładanej w tym, co cielesne. W wykształceniu, w bogactwie, w jakiejś sile, nie wiem, psychicznej, czy w jakiejś znajomościach, w jakim, jakimś układzie, w którym możemy być, gdzie mamy oddziaływanie. Kiedy człowiek wierzący zaczyna polegać na tych rzeczach, to równo, to oznacza, że przestaje polegać na Bogu, ponieważ czuje się silny. I przez silnego człowieka Bóg nic nie może zrobić, ponieważ jego moc objawia się w słabości. I tu nie chodzi o to, że my mamy być słabi, że Bóg chce nas utrzymywać w takim stanie słabości, e, tylko że my z natury jesteśmy słabi. To jest nasza natura i musimy sobie zdać z tego sprawę. I mamy wzrastać w mocy, ale nie swojej, tylko Bożej. No i znowu, tutaj nie chodzi o to, że mamy nie. Nie kształcić się, nie zdobywać wykształcenia, nie, nie zdobywać jakichś umiejętności, y, sposobności do działania, że nie mamy być silni, że nie mamy być zdrowi. Ale w tym wszystkim, mając te rzeczy, Bóg chce nam błogosławić, żebyśmy wzrastali, wzrastali w siłę, wzrastali y, w tych różnych umiejętnościach, ale w tym wszystkim cały czas pamiętali, kto jest źródłem. Pamiętali, od kogo to mamy, kto... Kto nam to dał, że to nie jest nasza yy, taka przypisana nam oczywista umiejętność czy jakieś zasoby, tylko to jest łaska Boga. Tak więc Bóg nie ma nic przeciwko bogatym ludziom, o ile ci bogaci nie są przeciwko Bogu, o ile ci bogaci nie pokładają ufności w swoim bogactwie. Bóg często posługiwał się bogatymi ludźmi, widzimy to w Piśmie Świętym, używał ich zasobów po to, żeby błogosławić innych, e, sam był źródłem ich bogactwa. Bo pieniądze, tak jak każdy inny zasób, jest pewną wartością, którą można wykorzystać w Bożym Królestwie. Bóg nie ma nic przeciwko zdrowym ludziom, potrzebuje zdrowych ludzi. To nie jest tak, że będzie używał tylko chorych. Potrzebuje ludzi, którzy są zdrowi, którzy mają siłę, by móc pomagać innym, tak, żeby móc opiekować się chociażby innymi chorymi. Bóg potrzebuje ludzi, którzy są wykształceni, ponieważ w pewnych środowiskach hmm, Człowiek wykształcony jest dlatego, że jest zatrudniony, dlatego, że jest specjalistą i to jest miejsce, w którym on może świadczyć. Być może człowiek, który jest niewykształcony, w tym samym miejscu nie dotarłby z Ewangelią, ale ktoś, kto jest osadzony w pewnych warunkach właśnie z uwagi na swoje wykształcenie, na swoją mądrość, doświadczenie, które zdobywał przez, przez wiele lat, może nie tylko świadczyć innym wykształconym, ale może również Tą swoją wiedzą dołożyć mm, błogosławieństwo do tego, jak to Boże Królestwo wygląda. O ile jest poddany Bogu, o ile te jego zdolności nie są po prostu cielesne, czyli to ja sam tu zrobię, bo jestem mądry i jestem wykształcony, tylko kiedy służysz Bogu tym wszystkim, co masz, Bóg może tego używać. Wiecie, ten werset mnie, te wersety mnie bardzo dotykają, bo, bo pokazują, że, że Bóg jest. On jest tak miłosierny, on jest tak dobry i jakby bez względu na to, jak słabi się czujemy, a mam nadzieję, że tutaj mówię do ludzi słabych, ludzi złamanych, bo nie ma nic gorszego niż chrześcijanin, który jest mocny we własnych oczach i nie został jeszcze złamany nie został jeszcze skonfrontowany ze swoją słabością, ze swoją ciemnością, która jest w nim. Kiedy, kiedy doświadczamy tego złamania, to również to jest miejsce, w którym doświadczamy łaski. A człowiek, który doświadczył łaski, jest jednak zupełnie innym rodzajem człowieka. Nie ma w nim arogancji, nie ma w nim e, koncentrowania się na sobie, tak jak czasami spotyka kogoś i wiesz, chcesz z kimś porozmawiać, a ten ktoś cały czas tylko mówi o sobie, o swoich sprawach. To jest człowiek nieprzemieniony, to jest człowiek niedotknięty przez łaskę, to jest człowiek, który nie rozumie gdzie leży prawdziwa wartość. To jest człowiek nieuzdrowiony, który ma potrzebę, żeby cały czas tylko wszystko kręciło się wokół niego. To jest, to jest żałosne, ale niestety jest wielu takich chrześcijan, nawet liderów, e, którzy w ten sposób postępują, myślą, że to jest rodzaj przewództwa, kiedy wszyscy będą się koncentrowali na nim, a tymczasem nasz sam Pan Jezus Chrystus, nawet On na sobie nie koncentrował wzroku innych ludzi, tylko cały czas skazywał na Ojca. To nie On zajmował swoją osobą Przestrzeń w umysłach i sercach ludzi, tylko y, koncentrował ich serca i umysły na, na tym, co mówi tata, na tym, co mówi ojciec, na tym, co, kim jest ojciec. On cały czas kierował uwagę na niego. Duch Święty kieruje uwagę na syna Bożego. Y, a, a ojciec wspomina o Duchu Świętym. I zobaczcie, to jest, to jest niesamowite, że sam Bóg daje nam przykład. Y, że, żeby nie koncentrować się na sobie, żeby nie zajmować swoją osobą tutaj miejsca, tylko, tylko żeby wywyższać, e, dostrzegać e, inną osobę. Tak więc, kochani, to jest dobra nowina dla nas. Jeżeli czujesz się nieszlachetnie urodzony, niezbyt wykształcony, słaby, mm, jeżeli nie jesteś e, właśnie jakoś dobrze urodzony, jeżeli nie jesteś możny, jest, czy też. Jak, nie, nie masz władzy, tak? nie, masz, nie masz możliwości oddziaływania. Jeżeli czujesz się gdzieś tam zepchnięty w kąt z uwagi na to, gdzie się urodziłeś, w jakiej rodzinie, um, albo jaka ciemność jest nadal w tobie, to jest nadzieja. Dla nas wszystkich jest nadzieja. Bóg lubi się nami posługiwać właśnie w takim stanie, jakim jesteśmy. Nie po to, żebyśmy ciągle byli w takim stanie, też y, kiedy On nas używa, i się nami posługuje. To przychodzi uzdrowienie do naszego życia. I to też, to też jest niezwykłe. My po prostu się poddajemy Bogu, wierzymy mu i, i Bóg nas używa, ale w tym używaniu również uzdrawia nas i wyprowadza nas z ciemności. Tak więc, yy, Bóg nie chce, by chlubiło się przed nim żadne ciało. Żadne ciało, nic cielesnego, nic, co jest w oparciu o nasze naturalne. Przyrodzone zdolności, czy, czy jakiś układ, w którym jesteśmy. Nie mamy się chlubić tym, że mamy jasną cerę, że jesteśmy yy, białymi, tak, jeżeli jedziemy do Afryki albo do Azji, gdzie ludzie patrzą na nas z podziwem, bo tak jest. Bo jesteśmy, wiecie, jak ci Amerykanie powiedzmy, tak, wszyscy biali na, na wschodzie, są Amerykanami. Ludzie patrzą na nas z szacunkiem, tylko dlatego, że mamy białą skórę, to jest to jest straszne. Yy, jeżeli jesteśmy wśród ludzi niewykształconych i, i powiemy, że żeśmy skończyli jakieś studia, to też patrzą na nas z podziwem, ale to nie jest powód dla nas, żebyśmy czerpali z tego dumę i, i jakąś siłę. To jest yy, zobowiązanie. Jeżeli coś Bóg nam dał, to jest to równocześnie zobowiązanie, yy, jest to odpowiedzialność, którą musimy nieść, by użyć tych rzeczy, by pomóc innym ludziom, by. By to służyło, by to było błogosławieństwem dla innych, a nie źródłem pocieszenia czy, czy pychy, dumy, nie daj Boże, w naszym życiu. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty używasz słabych, że my nie musimy udawać mocnych, że nie musimy starać się być mocnymi, tylko możemy podać się Tobie i Twoja łaska nas umacnia, Twoja łaska, Twoje. Twoje działanie ponad naturalne w nas, nas umacnia, podnosi, tak, że możemy stawać się mocni Twoją potęgą. I że to jest moc, która łamie warownie diabelskie, to jest moc, która, która przekonuje o, o Twojej obecności, o tym, że Ty istniejesz. Nie nasza mądrość, nie nasze umiejętności, ale właśnie kiedy Twoja moc w nas się przejawia, to, to widać wtedy, że Ty istniejesz. E, że człowiek nie byłby w stanie sam czegoś zrobić, ale ty w nim działasz i ty, ty jesteś, i ty chcesz zbawić, i ty chcesz uratować. E, I modlimy się o to, żebyśmy, mm, żebyśmy, żebyśmy po prostu się nie, nie szczycili czymkolwiek, co nam dałeś, tylko żeby było, było to miejsce dziękczynienia, chwalenia Ciebie i poddawania jeszcze, jeszcze mocniejszego, żebyś Ty mógł przez nas. Rozsiewać swoją miłość i uzdrawiać tych, którzy też czują się słabi, czują się złamani, bo tacy się właśnie nawracają, tacy wchodzą do Twojego królestwa. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Słabi moi, słabi mocni, słabi mocni w Chrystusie, cudowni ludzie Boży, dziękuję Wam za ten poranek. Czekam na, na Wasze modlitwy, na Wasze spostrzeżenia i widzimy się, widzimy się jutro z Panem Bogiem, pa! pa.